Dziś zdecydowanie większy kaliber. Jeśli planujecie przerabiać drewno na skalę przemysłową, to ten odcinek jest właśnie dla Was. Pamiętajcie o dzwoneczku, subskrypcji i zaczynamy! Wszystkie uparki, które dzisiaj zobaczycie, posiadają tak zwany siłownik zewnętrzny. Na pierwszy ogień weźmiemy dwie bliźniacze konstrukcje, LS08V i LS09V. Różnią się one wyłącznie silnikiem i siłą nacisku klina. LS08V posiada jednofazowy silnik o mocy 3 kW, siłę nacisku 11 ton oraz waży około 173 kg, zaś LS09V posiada trzyfazowy silnik o mocy 3,5 kW, siłę nacisku 14 ton i waży 178 kg. Ze względu na swoją wagę oczywistym jest fakt, że obie maszyny posiadają koła i uchwyt transportowy. Pozostałe parametry są niemal identyczne. Maksymalna długość łupanego drewna to 104 cm, średnica 30 cm. Przed rozpoczęciem pracy należy pamiętać, aby odkręcić od powietrza. Maszynę obsługujemy oczywiście obiema rękoma. Aby poruszyć siłownik w dół, musimy wcisnąć zarówno lewą, jak i prawą dźwignię. W zależności od siły nacisku na prawą dźwignię zmieniamy prędkość posuwu siłownika. Zatrzymanie maszyny jest bardzo proste, wystarczy, że puścimy którąkolwiek z dźwigni. Do podnoszenia siłownika służy trzecia dźwignia. Jeżeli mamy do czynienia z krótszymi kawałkami, możemy wyregulować sobie wysuw siłownika. Aby to zrobić, musimy opuścić siłownik do wymaganej pozycji, odkręcamy regulację i opuszczamy ją do wymaganej pozycji. Z ciekawostek dotyczących tej maszyny warto wspomnieć, że w przypadku dużych i ciężkich kłód możemy pomóc sobie za pomocą podnośnika. No to teraz wyciągamy najcięższe działo. 22 tony nacisku, 308 kg wagi, trójfazowy silnik o mocy 5,1 kW. To właśnie łuparka Cedrus LS10V, przeznaczona do profesjonalnej pracy. Maszyna została zaprojektowana tak, by jak najbardziej ułatwić użytkownikowi pracę. Posiada podnośnik do ciężkich kłód, których długość może wynosić 110 cm, a średnica 35 cm. Ze względu na swoją wagę wyposażona jest w koła i uchwyt transportowy. Obsługa praktycznie identyczna jak u poprzednika. Obiema rękoma, dwie wajchy, działamy. Oczywiście tak samo jak u poprzednika możemy sobie tutaj regulować wysuw siłownika. Opcjonalnie możemy zamontować klin rozłupujący na cztery części. Zobaczcie, jaką robi robotę. Jak widzicie, tym sprzętem można przerobić naprawdę dużą ilość drewna. Tylko kto to teraz wszystko przeniesie? Marek!